Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbike'a, po godzinach królem rowerów. Królem rowerów jestem dlatego, że składam m.in. takie oto cacuszka. Ta madonka wyjechała od nas jakiś czas temu, rozmiar 52. To była ciekawa historia, bo zamówiliśmy klientowi madonkę w Project One, robiła i zanim przyjechała, to okazało się, że będzie nowa madonka, o czym akurat Trek zapomniał dealerom powiedzieć, więc jak rower przyjechał, to trzeba go było wymieniać na kolejny, żeby klient nie wyjeżdżał. Starą oczywiście była z tego afera i tak dalej. No ale to nieważne. Ważny jest ten egzemplarz. Modyfikujemy go tutaj sobie po troszku, bo jest to rower klienta, który kolarstwo lubi, nogę trochę ma. Stać go na to, żeby wydać na hobby parę złotych i jak widzicie stosuje ciekawe rozwiązania w swojej maszynie. Od rzeczy prozaicznych, jak dwa koszyki na bidon, oczywiście karbonowe. Tutaj mamy zasobnik z dętką, innymi pierdołami. Tu bidon na gasy, jeden wystarczy. Z tyłu klasyczna lampka von Tragera dedykowana do madonek, zainstalowana na fabrycznym uchwycie Blender. Z przodu tak samo. Tutaj znajdziemy nowego bolta, o którym film znajdziecie u nas na kanale. Ten rower przeszedł już kilka modyfikacji. Dostał owalne tarcze Absolute Blacka, o których też materiał znajdziecie u nas na kanale. Jest to jedno z ciekawszych rozwiązań, które pozwala dobrać pożądane przez nas rozmiary tarcz do korby właśnie Ultegry czy Durace'a. Do tańszych też, aczkolwiek wtedy współczynnik ceny targ do ceny ramion zaczyna być dość trudny, a przy Ultegrze czy Durace'ie to jest to całkiem ciekawy zamiennik dla oryginalnych okrągłych tarcz, również cenowy, a dodatkowo około 5-10% poprawia zarówno efektywność pedałowania, jak i oszczędność naszych kolan. Także polecam film o tarczach Absolute Blacka, tam więcej szczegółów na ten temat. Dodatkowo wyposażony jest w wózek Ceramic Speeda, który ma kilka zalet, poza oczywistą wadą, że kosztuje swoje, bo taki wózek kosztuje około 2500, ale bardzo fajnie wygląda, wiadomo, drogi i duże kolorowe kółeczko, także szacun na dzielny współczynnik lansu się zgadza. Poza tym krzywizna tego dużego kółka powoduje, że łańcuch mniej się zgina i oszczędza Wasze waty. Oczywiście na gasach nie ma to żadnego znaczenia, ale już na przykład w triatlonie, jeżeli walczycie o sekundy i żeby złamać jakiś tam wynik czy wygrać z kumplem brakuje Wam niewiele, to poszukiwanie takich marginalnych oszczędności wchodzi właśnie w etap zbrojeń w wózki Ceramic Speeda i inne takie wynalazki. A dodatkowo pozwala też wkładać kasety o większych stopniowaniach. Tu akurat jest kaseta ciasna na Mazowsze, ale gdybyśmy chcieli, można spokojnie włożyć w ten wózek kasetę do 32 czy do 34. Fabrycznie rower był na elektryce, o ile pamiętam, chyba go nie przerabialiśmy, więc tutaj specjalnie nie ma co rozwodzić, bo wiadomo, elektryka fajna jest. Ale ostatnio włożyliśmy tutaj koła Envy model 5-6. Wagę Wam napiszę w komentarzu, bo z głowy nie pamiętam. Kosztują te koła około 14 tysięcy, także nie jest to tania zabawa. Obute są w opony Envy i to jest bardzo ciekawa guma, którą w najbliższym czasie myślę, że będę chciał przetestować. Kosztuje 329 zł, czyli tyle co przyzwoita opona do samochodu. W rozmiarze 25 zaraz sobie pomierzymy, jak to tutaj wygląda. Te koła mają z przodu stożek 5,5, szerokość zewnętrzną mają 28, a opona 25 założona na te koła ma szerokość 27. Także tak wyglądają dane z sufmiarki. Zobaczymy, ile ma tylne koło wysokości. Tył ma 65. No i tak to wygląda. Koła są zbudowane ręcznie w USA. To jest dość ciekawe.
Kolejna ciekawa rzecz jest taka, że otwory na nyple nie są tutaj wiercone. Nyple, jak widzicie, są schowane w obręczy i te otwory, w których one siedzą, nie są wiercone. Na etapie produkcji obręczy tak są układane warstwy karbonu, żeby powstał wzmocniony otwór na nypel, gdzie potem przychodzi szprycha. Piasty w tych kołach to Hrisking. Pięknie buczą. To Wam zaraz zademonstruję. W sumie możemy jeszcze ten rower zważyć. On już kiedyś u nas na kanale był. Także ile waży katalogowo, możecie sprawdzić. Co ciekawe, to właśnie ta nowa Madonka była cięższa o parę gramów od starej Madonki. No ale wiadomo, treki do rowerów ultralight nie należą. W pełni uzbrojona do jazdy, no z wypitym bidonem, waży 9,09. Także odchudzanie kroczek po kroczku daje efekty, bo już z pedałami, z zasobnikiem, bidonem, lampkami, licznikiem 9 kg to w miarę przyzwoity rezultat jak na rower aero. No ocenę finalną tej maszyny lepiej nie pytać, bo jest dramatyczna. Aha, zostało nam najciekawsze, czyli zakręcenie tylnym kołem. No dźwięk piasty Hriskinga jest fenomenalny, chyba porównywalny z tym, jak pięknie wygląda logotyp na tych piastach. Ja pamiętam, kiedy jeszcze stery w rowerach były na zewnątrz i tam też pojawiał się napis Hrisking i to naprawdę była najwyższa forma wtajemniczenia i najwyższy współczynnik lansu, żeby takie stery w swoim rowerze mieć. Tyle dzisiaj o tej maszynie i o tych kołach. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych naszych filmów i do zobaczenia. Hej!